A teraz połączyliśmy się z Andrzejem Różyckim, z pracownikiem Polskiego Parku Narodowego. Tak? Słyszymy się? Tak, słyszymy się. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Pracownik edukacyjny Polskiego Parku Narodowego. Oddaję panu głos. Proszę nam opowiedzieć parę słów o przyrodzie Bagien Polesia i wyzwaniach na najbliższe lata. Oczywiście, więc witam w Polskim Parku Narodowym. Aktualnie znajdujemy się w kompleksie Bagna Bubnów i Bagna Staw. Są to torfowiska niskie typu węglanowego, a więc na podłożu kredowym. No i bardzo interesujące zarówno ze względów krajobrazowych, florystycznych, jak i faunistycznych. Więc no, myślę, że przejdziemy sobie kawałeczek i w międzyczasie ja będę starał się coś tam Państwu bardziej przybliżyć. Więc torfowisko Bagno Bubnów jest to teren otwarty, ale cały obszar, który należy do parku, ma powierzchnię 2400 hektarów, z czego 1500 hektarów to są właśnie te torfowiska otwarte. Natomiast samo otwarte torfowisko otoczone jest dookoła różnego rodzaju lasami. Głównie są to olsy kępowo-dolinkowe, w dużej mierze olsy porzeczkowe, no i niewiele olsów torfowcowych. Także praktycznie rzecz biorąc, sam ten kompleks Bagna Bubnów i Staw to jest taka ogromna mozaika różnego rodzaju siedlisk, zarówno torfowiskowych, częściowo wodnych, ale też łąkowych, nawet takich polnych, bo na obrzeżach w niektórych miejscach właśnie mamy też fragmenty ekstensywnie użytkowanych pól. Więc przejdźmy może sobie kawałeczek teraz, obejrzyjmy, jak wygląda torfowisko. Przez Bagno Bubnów, to póki nie mamy pana Andrzeja, to ja przejmę rolę narratora i powiem państwu, że to jest właśnie ten teren, ten fragment Polskiego Parku Narodowego, tak zwana eksklawa, czyli obszar położony poza głównym kompleksem, który jest dosłownie 3 kilometry od wiertów, które były prowadzone w ramach koncesji poszukiwawczych złóż węgla kamiennego. I to jest najbardziej prawdopodobne miejsce, gdzie ma być wybudowana ta nowa kopalnia. I przewidywane skutki budowy tej kopalni dla torfowiska oparliśmy na tym, co się dzieje w okolicach pobliskiej kopalni węgla kamiennego Bogdanka. Nie tak daleko znowu od Polskiego Parku Narodowego. Tam są obserwowane to, co wszędzie jest wokół kopalni, leje depresyjne, regionalne opadanie zwierciadła wód podziemnych. Nie da się wybudować kopalni bez pompowania wody, szyby trzeba odwadniać. I to wpływa na sposób uwodnienia, na zasilanie hydrologiczne torfowiska. Torfowiska są bardzo wrażliwe, jeżeli na coś są wrażliwe, to przede wszystkim na zmiany zasilania w wodę. A Bagno Bubnów to to jeden z obszarów lęgów wodniczki. Mam tutaj tą wodniczkę ze sobą na biurku. Już panu Andrzejowi oddaję głos. To jest drugi co do ważności obszar lęgowy wodniczki po bagnach biebrzańskich. Więc tak, przyszliśmy sobie kawałek i teraz widać wyraźnie, że są to różne obszary, powiedzmy, porośnięte przez różne zbiorowiska. Tutaj mamy akurat blisko trochę takich zarośli wierzbowych. W dali widać szuwary trzcinowe.
Tutaj widać też takie niewielkie wypiętrzenie, to jest miejsce, gdzie jest niewielki fragment łąki trzęślicowej, ale tam w dali też widać, że są miejsca, gdzie są typowe tużycowiska, łąki tużycowe. Zwykle tutaj dominuje tużyca darniowa i tużyca nitkowata, ale ponieważ w podłożu jest dużo węglanu wapnia, to mamy też takie ciekawostki jak duże płaty tużycowisk, tużycy Davalla czy tużycy Buxbauma, bardzo rzadkich gatunków tużyc u nas w kraju pod ochroną, a te oba gatunki, tużyca Davalla i tużyca Buxbauma, są w polskiej czerwonej księdze gatunków zagrożonych, więc tu mają jeszcze na szczęście bardzo dobre warunki. Wracając właśnie do torfowisk, to wiadomo, że właśnie w tych takich wyżej położonych miejscach te torfowiska przechodzą płynnie, zresztą to jest też ta linia przejścia jest bardzo urozmaicona, przechodzą właśnie w łąki trzęślicowe, w innych miejscach w łąki wilgotne, także można spotkać tutaj bardzo dużo rzadkich gatunków roślin. Właśnie łąki trzęślicowe są wręcz, można powiedzieć, nafaszerowane tymi gatunkami rzadkimi. Tu spotkamy w dużych ilościach kosaca syberyjskiego, goryczkę wąskolistną, spotkamy goryczuszki, goryczuszkę błotną, goryczuszkę gorzkawą, bardzo ładnie, pięknie kwitnącą i pięknie pachnącą roślinę, jaką jest goździk pyszny. Także tych roślin jest sporo. Do takich rzadkości jeszcze, które tutaj można spotkać w miarę często, należy gnidosz królewski. Na grądzikach spotkamy też kilka gatunków storczyków, między innymi podkolany, kilka gatunków kukułek. Natomiast no, ciekawostką jest to, że tu na terenie Bagna Bubnów i Bagna Staw można spotkać kukułkę krwistą w odmianie żółtawej, czyli ten gatunek Dactyloriza incarnata, subspecies ochroleuka. Dosyć rzadki gatunek, który również znajduje się w polskiej czerwonej księdze. Na terenie torfowiska, właśnie w tych zbiorowiskach wierzbowych, często spotkamy brzozę niską. Natomiast do ciekawszych takich elementów należą między innymi grądy niskie, które się wykształciły w niektórych miejscach parku. I w tych grądach niskich można spotkać takie ciekawe gatunki storczyków, jak buławnika wielkokwiatowego, czy naszego najpiękniejszego storczyka, mianowicie obuwika pospolitego. Ale co jest ciekawe, to grądziki charakteryzują się tym, że one są zbudowane z utworów kredowych i na nich występują warunki znacznie suchsze niż w otaczających je torfowiskach. Bardzo często jest tak, że na torfowisku stoi woda, a dosłownie 3-4 metry dalej jest sucha górka, na której można spotkać nawet rośliny kserotermiczne, posłonki, prunelle, czyli tą głowienkę wielkokwiatową. I to jest właśnie ciekawe, że tutaj pomiędzy torfowiskiem a tymi suchymi terenami jest bardzo mała odległość i to warunkuje ogromne zróżnicowanie nie tylko roślinności, ale również fauny, która tu występuje. Łąki trzęślicowe, ponieważ na nich można spotkać czarcikę słonkową, można spotkać goryczkę wąskolistną, można spotkać krwiściąg lekarski. To są miejsca, w których możemy spotkać kolejne rzadkie gatunki, tym razem fauny, takie jak przeplatka urinie, bardzo rzadkiego motyla. Niektórzy motylarze twierdzą, że tu u nas w parku są to najliczniejsze stanowiska tego motyla. Możemy spotkać modraszka alcona, modraszka nacitousa i modraszka teleiusa, czyli takie bardzo rzadkie modraszki myrmekofilne, które do swojego rozwoju potrzebują opieki mrówek z rodzaju myrmika, czyli tych takich typowych mrówek łąkowych w rudym kolorze, zwanych bardzo często popularnie wścieklicami. Także tutaj można powiedzieć, że od tego, co rośnie na torfowisku, no jest uwarunkowane to, jakie bezkręgowce można
można tutaj spotkać. A jest tego naprawdę sporo. Ja tu wspominam tylko o niektórych tych ciekawszych aspektach. No i oczywiście cała fauna Poleskiego Parku Narodowego też jest interesująca, jeżeli chodzi o kręgowce. Zapraszam jeszcze dalej. Panie Andrzeju, a czy możemy chwilkę porozmawiać? Tak, tak. Bo nie starczy nam czasu pewnie, żeby przejść całe bagno, a ja chciałbym zadać panu parę pytań, bo ja jestem pewny, że słuchający nas, zwłaszcza botanicy, ja jestem botanikiem, ekologiem roślinności bagiennej i po prostu nie mogę tu usiedzieć, jak słyszę o tych wszystkich perłach, które pan wymienia, ale też no, te gatunki motyli, które pan mówił, gatunki z dyrektywy siedliskowej ginące w Europie i to jest... Właśnie, największa populacja w Polsce, słyszymy siedliska niektórych gatunków roślin, które mają też po kilkanaście stanowisk w Polsce. No i dodatkowo doszedł pan do kręgowców ta wodniczka, która ma tam też jedną z ważniejszych populacji w Europie. Co pan myśli, kiedy pan słyszy o tym planie budowy kopalni węgla kamiennego? Czy myśli pan, że to dojdzie do skutku, czy... No, na razie to powiedzmy trudno cokolwiek powiedzieć. Wszystkie działania na razie skończyły się na etapie prac poszukiwawczych. No i firmy, które to robiły, no starają się o koncesję wydobywczą. Jak to będzie wyglądać, no to trudno jest cokolwiek powiedzieć, bo no, docierają do nas co prawda niewielkie informacje, no ale takie, że no... Te firmy się jednak starają o to, by takie koncesje uzyskać. No i rzeczywiście problemem jest to, bo jeżeli kopalnia powstanie i bez względu na to, w jaki sposób będzie gospodarować, bo oni tam oczywiście w tych swoich planach przewidują, że to będzie jednak z podsadką, żeby nie dochodziło do obsunięć gruntu, więc no, będą się starali to robić no, takimi metodami, żeby były jak najmniej szkodliwe. No ale no, bardzo często... Jak to się mówi, praktyka i życie pokazuje, że to, co na papierze wygląda inaczej niż to, co później w praktyce, więc jest to ogromne zagrożenie dla przyrody, nie tylko Poleskiego Parku Narodowego, no, ale ogólnie rzecz biorąc Polesia, dlatego że no, zapadliska pokopalniane będą powodowały ogromne zmiany stosunków wodnych. To spowoduje, że nawet jeżeli kopalnia będzie oddalona o kilka czy nawet kilkanaście kilometrów od parku, to lej depresyjny, który powstanie w rejonie kopalni, no może spowodować odwodnienia bezpośrednio już na terenie parku. No i oczywiście wszystko też zależy od tego, jak to będzie interpretowane. No na pewno kopalnia będzie się starała tak powiedzieć, zgromadzić pewną grupę fachowców, którzy już będą działali na jej korzyść. Natomiast no, park jest generalnie instytucją, która jest dosyć uboga. I powiedzmy, no, nie zawsze będzie nas stać na to, by sfinansować kontrekspertyzy, które by po prostu pokazały, że inwestor, który chce eksploatować tutaj węgiel, no działa zgodnie z prawem i nie będzie szkodził przyrodzie parku. Więc no, to są sprawy dosyć trudne. Ależ park działa w imieniu państwa polskiego, więc to jest kwestia odpowiedzialności rządu za to, czy gdzie są priorytety, tak? Ja nie wyobrażam sobie, żeby w dzisiejszych czasach priorytetem było otwieranie kolejnej kopalni węgla kamiennego, degradując w tym czasie ekosystemy aktywnie akumulujące węgiel i jednocześnie tak ważne dla ochrony różnorodności biologicznej. No jest to ogromny no, absurd. Bagna poleskie są jednymi z najstarszych torfowisk w Polsce, bo ich swoim zlodowaceniem nie objęło zlodowacenie środkowopolskie. Więc my tu jesteśmy obszarami, które są najstarszymi takimi torfowiskami w kraju, a jednocześnie są to wyjątkowe torfowiska, bo jesteśmy narażeni na wpływ klimatu kontynentalnego, więc na przykład torfowiska wysokie na terenie parku, takie jak Durne Bagno, to jest torfowisko wysokie typu kontynentalnego.
I tak naprawdę tych torfowisk kontynentalnych właśnie, tych wysokich, poza Lubelszczyzną to nigdzie indziej nie spotkamy. Także to są też pewne rzadkie sprawy, które warto chronić i warto zabezpieczać przed tym, by no, mogły następne pokolenia podziwiać właśnie te tereny bagienne. A te torfowiska jeszcze powiedzmy udało się cudem zachować w czasie wielkiej akcji regulacji stosunków wodnych i melioracji Polesia. No bo przecież po sąsiedzku macie Krowie Bagno, które jest ogromnym, odwodnionym torfowiskiem. Tak, to prawda, że no, to wiązało się z tym, że tutaj ścierały się takie tendencje, które można by powiedzieć ochroniarskie z takimi gospodarczymi. Więc w okresie powojennym, kiedy wiadomo było, że ta część Lubelszczyzny była takim terenem mocno zaniedbanym, no to melioracje stanowiły jakby dla okolicznej ludności jakiś taki bodziec gospodarczy, bo to przybyło terenów zielonych, więc można było jakby więcej krów hodować, była bardziej dostępna pasza, więc to dla ówczesnej ludności było pewnym plusem, natomiast nikt nie zwracał wówczas sprawy na to, że osuszanie tych terenów jednak powoduje ich degradację. No w ten sposób właśnie między innymi zniszczono ogromny kompleks Krowiego Bagna i być może dlatego, że zajęto się Krowim Bagnem i melioracjami, budową kanałów wieprzna w innych okolicach Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, to być może dlatego Bagno Bubnów zostało zmeliorowane tylko w niewielkim stopniu. Tak naprawdę na terenie Bagna Bubnów jest jeden główny taki centralny rów, który odwadnia to torfowisko, no i kilka pomniejszych rowów takich na obrzeżach, no ale one słabo funkcjonują. My zresztą postaraliśmy się, żeby ten odpływ z tych obu torfowisk zahamować. Zostały porobione specjalne przytamowania. Przy odpływie z torfowiska powstało ogromne rozlewisko, które jest też interesujące pod względem ornitologicznym, chociażby dlatego, że na tym rozlewisku na jesieni gromadzi się nawet do 3000 żurawi. One tutaj sobie nocują, wylatują właśnie między innymi na Krowie Bagne i okoliczne pola na żerowiska, na noc wracają z powrotem właśnie na rozlewisko i tak jest już od wielu lat, więc jest to ciekawe zjawisko, przyciąga masę turystów, także nawet w okolicach tego rozlewiska znajduje się wieża widokowa, z której można między innymi to zlotowisko obserwować. A potem lecą może nad Wartę do Jacka Engela, który nam o żurawiach też opowiadał. Panie Andrzeju, jeszcze ostatnie pytanie, bo widać się, że koło pana przechodzą ludzie. Czy to jest część przez państwa zorganizowanego spaceru, czy to są indywidualne wycieczki? Po prostu, żeby łatwiej było dotrzeć na torfowisko, no prześliśmy sobie tutaj kawałek na ścieżkę przyrodniczą Czachary. Czyli ludzie odwiedzają ten teren. Tak. Ludzie odwiedzają ten teren jak najbardziej. No dzisiaj jest piękna pogoda, jak widać słońce świeci, jest ciepło, więc no przychodzą spore ilości osób, które po prostu przyszły na spacer na torfowisko. Kładka jest ogólnie dostępna, przechodzi właśnie z krajem Bagna Bubnów, no po to, żeby pokazać właśnie jak to torfowisko wygląda, a to jest naprawdę rozległy obszar, jedno z ciekawszych torfowisk. Tak jak mówiłem, jest to główna ostoja wodniczki na Lubelszczyźnie. W ostatnich liczeniach wyszło, że na terenie Bagna Bubnów i Bagna Staw odzywa się ponad 400 samców wodniczki, co stanowi 4% światowej populacji. A jak wiemy, w Polsce najliczniejsza populacja znajduje się na Bagnach Biebrzańskich. My jesteśmy tą drugą taką populacją najliczniejszą w kraju, a poza Polską to do zachowania tego gatunku no predysponowane są jeszcze tylko dwa kraje, Białoruś i Ukraina, także możemy być dumni z tego, że staramy się ten rzadki gatunek ptaka wróblowego ochronić i stworzyć mu tutaj odpowiednie warunki. No i oczywiście wodniczka to nie jeden gatunek, na który należałoby tu zwrócić uwagę, bo mamy tutaj dubelta, mamy tutaj kuliki wielkie, mamy
rycyki. Także tych gatunków rzadkich jest tutaj sporo i warto o tym pamiętać. Można tu posłuchać podróżniczka, dziwoni, no i jeszcze wielu innych takich bardziej pospolitych gatunków, jak trzciniaki, trzciniczki, brzęczki, rokitniczki i tym podobne. Mieliśmy pytanie na czacie, na YouTubie, czy w lecie to torfowisko jest dostępne suchą nogą, no ale ja rozumiem, że po kładce tak, a jesteśmy w Parku Narodowym, więc po szlakach. Jak najbardziej. Natomiast no, cieszymy się z takich ilości śniegu, dlatego że wiosną będziemy tutaj mieli mnóstwo wody. Już dzisiaj widać, że te opady przyniosły swój odpowiedni skutek, bo wystarczy w niektórych miejscach zejść z kładki, wpada się po kolana w wodę, więc pod śniegiem jest już mnóstwo wody, a wiosną myślę, że będzie dużo, dużo więcej, więc poruszanie się tutaj poza kładką, czyli poza tym miejscem udostępnionym, no to tylko i wyłącznie w wodę, bo inaczej... No i jak rozumiem, ze zgodą parku, czyli na badania naukowe, a nie na wycieczkę. No tak, głównie tak, nie na wycieczki oczywiście. Do tego celu są udostępnione nasze ścieżki przyrodnicze. Mamy ich 5, więc zapraszamy na ścieżki. Wszystkie są w atrakcyjnych przyrodniczo miejscach. Wszystkie prowadzą praktycznie przez jakieś torfowiska albo w miejscach, które no, gromadzą pewne ilości ptactwa, bo mamy ścieżkę spławy, która biegnie przez właśnie torfowiska niskie, ale głównie typu leśnego, do jeziora Łukie. Mamy ścieżkę Dąb Dominik, która prowadzi przez torfowiska przejściowe do jeziora Moszne. Mamy ścieżkę Perechot, która jest ścieżką wokół stawów, takich, no, panie, można powiedzieć, dziczałych stawów. Panie Andrzeju, nie wymienimy ich wszystkich, bo nam się czas skończył. Oczywiście. W każdym bądź razie zapraszamy wszystkich do Poleskiego Parku Narodowego o każdej porze roku. I cóż, zapraszamy po to, by podziwiać tą poleską przyrodę i wiedzieć, jak ją chronić. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dzień dobry. Pan Andrzej Różycki z Poleskiego Parku Narodowego z Bagna Bubnów.